Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to pełna lista zmian jesiennej aktualizacji. Wczoraj był tylko taki teaserek, a dzisiaj już wszystko wiemy. Na wstępie chciałbym was zaprosić na film, który wyszedł wcześniej. Jest tam m.in. konkurs na grzyby, info o nowym serwerze, tworzymy gildię, wszelkie informacje tak naprawdę są w tamtym filmie, więc sobie obejrzyjcie i ogarnijcie. A jeżeli już to zrobiliście, to zapraszam na ten film, gdzie prześledzimy sobie pełną listę zmian. Jest już dodany druid do gry, możecie go testować, ja już mam konto zrobione właśnie na tym druidzie lekko pod film, dobiłem tam chyba 10 level, więc dzisiaj jeszcze wleci takie przedstawienie postaci właśnie tego druida i jak to wszystko wygląda i jak ono generalnie działa, także pewnie taki kilkuminutowy filmik jeszcze dzisiaj wleci. Dobra, więc tak, mamy tutaj wszelkie informacje, jeżeli chodzi właśnie o tą aktualizację, o ten Oktoberfest, więc może sobie po prostu po kolei prześledzimy. Nowe funkcje, rejestracja, nowa postać druid, do tego jeszcze przejdziemy, powstanie osobny film, gdzie właśnie będziemy tą postać sobie testować. Lista sprawunków, nowe wpisy, demontaż przedmiotów i zaklęcie przedmiotu, czyli po prostu do tej listy to do, tak zwanej, która weszła ostatnio, dodali, żeby nie zapomnieć zdemontować przedmiotów, czyli po prostu rozmontować i żeby nie zapomnieć zakląć uwiedźmy przedmiotów. Chyba o to chodzi, także spoko. Dodano łącze do serwera, to już było wczoraj. Logowanie, istniejące konta można zaimportować wpisując serwer w polu nazwy bez wybierania serwera. Na przykład ko771@s3.sfgame.de. To akurat spoko, że nie trzeba tego serwera szukać z listy, to jest jak najbardziej na plus. Zmiany, podgląd miasta, dodano podpowiedź do sprzedawcy złotej ramki. Lista sprawunków, lista nie wyświetla już ostatniego aktywnego wpisu. To w sumie nie wiem o co chodzi, tutaj jakaś podpowiedź, to są takie pierdółki, no najbardziej nas interesują nowe funkcje. Lista nie wyświetla już ostatniego aktywnego wpisu. Nie wiem, musiałbym to zobaczyć w grze, o co z tym faktycznie chodzi. Czat, zmieniono kolor wiadomości o decydującym ciosie portal demona z niebieskiego na zielony, to spoko. Podniesiono poziom do 700, to już widzieliśmy wczoraj. Happy Hour, to już widzieliśmy wczoraj, we wczorajszym filmie. Gabinet magii, przerobiona cena pakietu 10 razy klepsydry. I to w sumie jest ciekawe, bo teraz te klepsydry 10... Coś się w ogóle ostatnio zadziało. Kiedyś te klepsydry były równowarte tak, że jedna klepsydra kosztowała tyle samo co 10... Po prostu cena 10 klepsydr to była cena 10 razy cena jednej klepsydry. Czyli to jakby nie było znaczenia, czy kupujemy pojedynczą, czy ten 10-opak. A teraz było tak, że jedna klepsydra kosztowała o wiele więcej, bo tam bodajże 375 tysięcy. A załóżmy 10 opak kosztował na przykład, nie wiem, 1,2 miliona, czyli no wiadomo, opłacało się ten 10 opak jak już, także nie wiem, czy dobrze, że przerobili, czy po prostu to podniosą, wygląda na to, że tak, bo jakby przerobili pojedynczego pakietu, to znaczy, żeby wróciła ta cena stara, powiedzmy, no ale nieważne. Nowe nazwy dla numerów, to jest jakby, to już mieliśmy wczoraj. Toaleta, dodano ostrzeżenie, że broń w toalecie straci zainwestowane zasoby kowala i to jest bardzo dobre, szkoda, że tego nie było na W40, gdy rozmontowaliśmy, w sensie no, gdy wrzuciliśmy do kibla broń, która właśnie mieliśmy tam ulepszoną chyba razy 8 czy coś w tym stylu. Kowal, domyślna pozycja suwaka aktualizacji to teraz 1. To w sumie nie wiem o co chodzi, czy to chodzi po prostu o ulepszenie, że jak ulepszamy to mamy automatycznie na jedynce, chyba o to chodzi. Kowal, jeśli otworzysz menu ulepszeń przedmiotu podczas ulepszenia innego przedmiotu, przedmiot natychmiast zostanie ukończony. To też w sumie taka pierdoła. Lochy, przerobione lustrzane odbicie, wygląda teraz w lewo. Aha, to chyba chodziło o nasz awatar, że po prostu jest przerobiony jak się bijemy w lochach, bo to jest tam jakoś inaczej odbite. Tak mi... A nie, przerobione lustrzane odbicie, to może chodzi o ten loch, który tam mamy, gdzie się bijemy z samym sobą. To chyba o to chodzi. No ale nieistotne, to też taka pierdółka. No generalnie funkcje są najważniejsze, zmiany i poprawki to są takie raczej pierdółki. Teraz tak, gildia, dodano tekst informacyjny, jeśli wymagania nie zostały jeszcze spełnione. Podziemie, zmiana opisów wehikułu czasu do spoko. Doktor ABW, dodano ikonę przełączania między kołem a kalendarzem dziennego logowania. To też spoko, bo denerwowało nieraz, chciało się wejść do koła, a się ten kalendarz cały włączał. I opcje, aplikacje, dodano opcję HD dla iPadów, Apple, aha, no to tam jakaś pierdółka. Poprawki, handlarz grzybów, granie zawiesza się już po wprowadzeniu
kodu kuponu. Klaser dokładności. Osiągnięcie fanatyczny kolekcjoner jest teraz poprawnie odblokowywane przy 90% zamiast 8,8. No to chodzi z tym klaserem, że tam ten klaser wskakiwał jak się miało właśnie 88%, a nie 90, tak jak jest w osiągnięciu. Karczma gra w kości, naprawiono błąd wyświetlania, jeśli kostki były zbyt blisko siebie. Arena, naprawiono błąd, który sugerował dwukrotnie tego samego przeciwnika. No zobaczymy, bo z tą areną już ostatnio miał być naprawiony i nie wyszło. Sklepy, runy obrażeń zadają teraz odpowiednią ilość obrażeń. Czyli po prostu naprawili, z tego co widzę, w końcu runy. W końcu nie trzeba kombinować, żeby szukać na zimno, tylko można wziąć byle jaką i będzie ona działać, więc nareszcie, no chyba nie wiem ile to trwało, miesiąc, dwa, w każdym razie no za długo. Sklepy, naprawiono błąd, który powodował, że wszystkie przedmioty rgały, nawet jeśli były już w klaserze. A to chyba coś takiego się działo, tylko jak się dopiero co zalogowałeś do gry i jak ktoś miał taki wolniejszy internet, to coś takiego miało miejsce, bo sam tak nieraz miałem, bo ja mam internet, radiówkę, więc, bo u mnie, ja już zresztą to mówiłem, u mnie innego nie da rady, tu gdzie mieszkam w tej miejscowości, więc też czasem coś takiego miałem. Dobra, kowal, poprawiono wyświetlanie zasobów do demontażu przedmiotów, to już wczoraj było. Lochy, naprawiono błąd, który wyświetlał nieprawidłowe atrybuty towarzyszy, spoko. Lochy, naprawiono błąd, który odblokował tornado z opóźnieniem. Okej, to chyba chodzi o ten błąd, który ja miałem na łowcy i mi się w sumie pierwszy raz przytrafił, że tam musiałem chyba wbić level i dopiero się tornado odblokowało. Twierdza, anulowanie ulepszenia kopalni klejnotów nie wyświetla już nieprawidłowych wartości. Gildia, naprawiono błąd, który wyświetlał nieprawidłowy postęp wyprawy ataku. Poprawny postęp plus 1 podczas odnawiania. Sala chwały, naprawiono link edytuj postać awatara. Kalendarz, codzienne logowanie, nagroda w postaci owoców poprawnie wyświetlana jest teraz jak razy 5 zamiast razy 1, spoko. Twierdza, naprawiono błąd z ujemnymi zasobami związanymi z grą w kości. Aha, to tam jak chyba się miało pełny magazyn, że tak powiem, tych surowców, to tam właśnie coś, jakieś błędy były. Pupile, naprawiono błąd, który pozwalał znaleźć nieusuwalne jaja pupili podczas posiadania gniazda jaj w ekwipunku. To też coś słyszałem o tym błędzie, no ale nie dotyczył mnie za bardzo. Postać, teraz męskie gobliny otrzymują losowe włosy, gdy używają losowej ikony awatara. A, no to taka pierdółka. Okej, okay, i teraz tak, od piątku do niedzieli będziemy świętować Oktoberfest. Oznacza to większą ilość PD, większą ilość złota, skarby, więcej skarbów lasu, zwiększoną szansę na znalezienie epickich przedmiotów, wymagany poziom 50, plus 20% więcej grzybów grzybiarza oraz oczywiście darmowe piwo w karczmie. Czekajcie, jest więcej, ponieważ wielu z was prosiło, dokładnie, no już spam był po prostu do mnie, to nie wiem, no tyle osób do mnie pisało, kiedy ten nowy serwer, czy tam międzynarodowy, czy polski generalnie, o ten nowy serwer już był strasznie, ale to strasznie duży spam, więc teraz właśnie tak jak napisali, no prosiliście o nowy serwer, więc macie, w piątek o godzinie 16 startuje. Aby przyjść do serwera, kliknij tutaj. Chyba jeszcze nie ma odliczania, ale na pewno będzie, no już info jest, także no wiecie jak to wygląda. I tutaj jakieś tam pierdołki generalnie. Jedyne co, to jestem zawiedziony, że Oktoberfest będzie trwał tylko 3 dni. To w sumie jest troszeczkę słabe tak naprawdę, bo zawsze ten Oktoberfest to było tyle, że no będą darmowe piwa, więc to jest akurat spoko na nowy serwer, gdzie nawet nie trzeba będzie tych grzybów mieć, żeby te 3 paski robić przez te pierwsze 3 dni. Ale generalnie chodzi o to, że ten Oktoberfest przeważnie trwał 4, nawet 5 dni, a teraz jest tylko 3, czyli tak naprawdę jak każdy zwykły event, no ale lepsze to niż nic. Dobra, to by było chyba na tyle. Wleci jeszcze dzisiaj, pewnie jakoś za niedługo, filmik z przeglądem nowej postaci, gdzie będziemy nią po prostu grać i zobaczymy o co tam dokładnie chodzi, ja wam to pokażę i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę fajna. To już mogę powiedzieć, bo już troszeczkę się tam przyglądałem. Oprócz tego zapraszam was na film o gildii i o konkursie i tak dalej, wbijajcie tam, bo jest naprawdę dużo nowych i ciekawych informacji. I tyle. Raz jeszcze dziękuję za oglądanie, za uwagę, wbijajcie na Discorda dla widzów, zostawiajcie kciuki w górę, subskrypcje i wszystko i tyle. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, za oglądanie, już się chyba powtarzam. Trzymajcie się i cześć!